W rzemiośle funkcjonował i funkcjonuje system potwierdzania kwalifikacji i są nadawane tytuły czeladnika i mistrza. Natomiast w czasie, kiedy staliśmy się członkiem Unii i młodzi ludzie nie tylko wyjeżdżają do krajów Unii i poza Unię, pojawił się problem potwierdzania właśnie tych kwalifikacji. W sytuacji, kiedy będzie funkcjonował zintegrowany system, przynajmniej w krajach Unii Europejskiej, i osoba, która zdobędzie kwalifikacje na podstawie krajowych przepisów regulujących te kwestie, kiedy będzie miała świadomość i pewność tego, że również w innych krajach uznawane będą te kwalifikacje, wartość tego dokumentu będzie zdecydowanie wyższa. Oczywiście nie jesteśmy za tym, żeby młodzi, w szczególności Polacy, wyjeżdżali, ale jeżeli wyjadą przynajmniej w celu zdobycia doświadczenia, to wtedy będą wartościowymi pracownikami, nie będą czuli się i formalnie, i materialnie gorsi od swoich kolegów poza granicami kraju, szeroko rozumianymi granicami. Zintegrowany system kwalifikacji wzbogaci system rzemieślniczych kwalifikacji, nazwijmy to tak. No można powiedzieć, ten rzemieślniczy przestanie funkcjonować, bo będzie jeden, jak sama nazwa wskazuje, zintegrowany, czyli powinien obejmować wszystkie obszary związane z kwalifikacjami zawodowymi. Mamy też problem pewnie, który się pojawia, to kwestia informacji na temat zintegrowanego systemu, bo odnosimy wrażenie, że wiedza wśród pracodawców, szczególnie tych mniejszych, jak również wśród młodych ludzi kończących naukę, jest stosunkowo niewielka i pewnie powinniśmy zintensyfikować pracę nad powszechną informacją na temat tego systemu.